nasi goście zespół, który jeszcze w Szczegoniu nie był. Wielopokoleniowy, rodzinny, wspaniały, w pięknych strojach, piękne głosy, a jak urodziwy, to ja się tą znam wprost, tak patrzyłam się, poczułam się i po prostu nie mogłam wyjść z podziwu, że w jednej zespole tyle pięknych kobiet. Proszę bardzo, zespół, przepraszam najmocniej, panów niezwykle przystojnych, tak, tak, proszę się upominać. Ja tak czasami pomijam, bo panowie są w tej mniejszości, zawsze kobiety tutaj dominują na scenie, panowie wybaczą. Panowie w mniejszości, ale z takim instrumentem, że po prostu ho, 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 głowa boli. I proszę. Zaraz będziemy podziwiać i instrumenty, i brzuszek, i piękne panie. I tutaj jest taka najmłodsza członkini zespołu, pięknie gra na skrzypcach. I ja myślę, że to będzie ogromne doznanie artystyczne. Proszę bardzo, zespół Zbytowianki ze Zbytowa, okolice Oleśnicy. Powitajmy brawami. Że mają konkurencję, tam mechaniczna muzyka leci, ale ja myślę, że taka konkurencja to żadna, bo to z płyty. Nie boicie się Państwo, oczywiście i słusznie, tak wyglądając, tak śpiewając i tak grając, nie macie Państwo obaw. Zespół Zbytowianki. Zabytka to też zaniała.
doing a couplet. Bardzo dziękujemy serdecznie, że mieliśmy taką możliwość wystąpienia właśnie tutaj na tym festiwalu. Jesteśmy młodym zespołem, dopiero 3 lata śpiewamy i dlatego miałyśmy straszną tremę i tym większe nasze, mówię, wdzięczność nasza. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Halinko na ręce pani dla całego zespołu. Z wyrazami uznania i szacunku kłaniam się nisko. Dziękujemy pięknie.
Proszę Państwa, wiedziałem, co mówię. Najlepsza publiczność w Europie. Zupełnie inni. Życzę Ci, żebyś była jeszcze długie lata taka spontaniczna i taka prawdziwa. Bo wiesz, ci starsi już tacy nie są. No, to jest bajka.